Tobiasz Bocheński, to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Pan Tobiasz Bocheński powinien powiedzieć publicznie, jakie związki łączyły go z Ordo Iuris, skrajnie konserwatywną, skrajnie tradycjonalistyczną organizacją, która lobbowała na rzecz barbarzyńskiego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. No i myślę, że dobrze, że powiedział mieszkańcom Warszawy. Tobiasz Bocheński był osobą, która do Łodzi wpuściła ciężarówki antyaborcyjne. No, mieszkańcom Warszawy należy się odpowiedź na pytanie, jakie poglądy tak naprawdę ma pan Tobiasz Bocheński w sprawach praw kobiet, w sprawach praw mniejszości, w sprawach wolności światopoglądowej, świeckości państwa, bo pan Tobiasz Bocheński unikał odpowiedzi na te pytania, ale nie ucieknie przed nimi, a myślę, że wyborcom należy się odpowiedzieć, czy kandydat ma poglądy umiarkowane, czy też jest po prostu fanatykiem religijnym.